dobry, Tomasz Chojnowski, Gazeta Wyborcza i gość dnia telewizji Wałbrzych. Remigiusz Garda, przewodniczący Solidarności w Wałbrzyskim Wamagu. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie przewodniczący, sąd przychylił się do wniosku likwidatorów i rozpoczął procedurę upadłościową w Wamagu. To dobrze dla pracowników? Tak, to jest dobrze, dlatego że ostatnia wypłata wyniosła 640 zł na każdego pracownika. Przy tym został wyznaczony nadzorca i mamy taką nadzieję, że on odblokuje konta komornicze, które były pozajmowane, prawda? I część dlatego pracownicy nie dostawali pieniędzy, bo komornik tak od jest, razu te tak, pieniądze no zabiera. No teraz ja mam nadzieję, że spowoduje to odblokowanie, bo wiem, że taka decyzja sądu teraz na dniach zapadła. Odblokowanie tych kont, no i w tym wypadku ja mam nadzieję, że będziemy mieli właśnie na swoich kontach tą dalszą część wypłaty. No i upadłość w Wamagu, jeśli zostanie ogłoszona, otwiera przed pracownikami możliwość otrzymania pieniędzy zaległych wypłat z Funduszu Świadczeń Gwarantowanych. Ale to dopiero będziemy mieli, to powiem na ten temat w drugiej części. Uważam, że skrócenie tego czasu, co nam zrobiono, no nie, skrócili okres wypowiedzenia, prawda? Likwidatorzy. Tak, likwidatorzy, to by my robili listopad, grudzień i styczeń. Że to był błędem. To jest moim zdaniem, bo dlatego, że można prowadzić było produkcję dalej i na jakimś poziomie to utrzymywać i byśmy, ja uważam, że można było pozyskać zlecenia i nie skracać okresu, dlatego że się boimy o to, że możemy nie dostać wcześniej tych skróconego okresu. Ale można to odkręcić, może to zrobić nadzorca, czy później już syndyk masy? Ja myślę, że tego nie. Ale czy na tym skróconym okresie wypowiedzenia pracownicy w jaki sposób tracą? No, znaczy oni nie świadczą pracy, a musi to załatwić teraz. No, jeśli będzie syndyk masy upadłościowej wyznaczony, no to on się będzie tą sprawą zajmował i on musi te roszczenia pokryć, prawda? Tak. A jakby normalnie my pracowali w zakładzie, no to, no nie wiem, no można by było to rozważyć, prawda? Ale z komornikami na koncie raczej byłoby to trudne. Tak, tak. Może jeszcze przejdźmy do wypłat. Ile pracodawca zalega pracownikom? Jakie wypłaty nie zostały? To znaczy ta ostatnia wypłata za miesiąc październik. Za październik. Bo dlatego, że wypłacone zostało to, co mówiłem, 640 zł pracownikom. I teraz no, liczymy na to, że te dalsze części będą jednak wypłacone, dlatego że no 640 bo to jest część wynagrodzenia. Tak, no to wiadomo, pokrycie mieszkań, jakichś innych i zostaje jasne. Na życie. A zaległości za poprzednie miesiące zostały uregulowane? Tak, za poprzednie miesiące zostało to uregulowane. Dobrze. Pojawił się, ostatnio rozmawialiśmy, że pojawił się inwestor, on obiecał zatrudnienie, było spotkanie. No tak, i było. Jak to wygląda w tej chwili? Ludzie pracują? Tak mówiąc, nie, bo ten inwestor no, nie miał dokumentów podpisanych odpowiednio, porozumień. Ja nie wchodziłem w to w szczegóły, tylko miał spotkanie z załogą, obiecał, że przyjmie ileś tam osób, prawda, że naprzód na umowy zlecenia, a później od grudnia przyjmie załogi na normalne umowy. Kogoś przyjął? No nikogo nie przyjął, bo z tego co wiem, bo wie pan, no, na zakład nie chodzę, informacji za bardzo nie mam, ale z tego co wiem, to ten właśnie, on nie miał pozwolenia prowadzenia działalności na majątku w Wamagu, no oczywiście, tak? na majątku Kopeks Maszynery, bo to tak trzeba powiedzieć. Ja myślę, że... Należy zapomnieć o tym inwestorze. Tak, i nie robić sobie nadziei. Zapomnieć. Tak, nie ma co nadziei. My mamy jeszcze jako pracownicy nadzieję, że może jednak poprzez te wszystkie nagłosienia w mediach, w prasie, jednak cofną likwidację Wamagu, prawda? W jakiejś tam części może być tak, że pracownicy znajdą pracę, bo to jest najważniejsze, to jest dzisiaj najważniejsze, bo...
No ale na co pan liczy? No, premier Szydło no, uratowała jeden z zakładów na Podkarpaciu, uratowała od upadłości. Liczycie, że też tak pomoże rząd Wamagowi? No właśnie liczymy tak, że, bo dlatego, że zostały nawet pisma, wiem, że skierowane przez tutaj radnych czy radnego do pana prezydenta. Wiem, że Rada Dialogu podejmowała decyzję co w stosunku do Wamagu. Powiem panu redaktorowi, że jestem na przykład zaskoczony, bo ostatnio dowiedziałem się, że nastąpiła zmiana. No wiem, że była ta zmiana planowana, że my teraz już się nie nazywamy jako Kopex Wamag, tylko nazywamy się jako Wamag Spółka Z.O. Wamag Spółka Z.O. No i to było dla mnie takie trochę też, że akurat w tym okresie, no nie, w tym okresie, gdzie można pozostawiać, było ten dalej Kopex Wamag i już dokończyć to wszystko, no to nastąpiła taka zmiana, że teraz nazywamy się Wamag Spółka Z.O. w likwidacji. Co to oznacza dla pracowników? No ja nie wiem, jakie konsekwencje prawne, to muszą prawnicy zająć stanowisko, prawda, odnośnie tego, czy te wypowiedzenia, co dane jako Kopex Maszynery, teraz są ważne jako Wamag, spółka w likwidacji. No to tutaj ja nie jestem prawnikiem, żeby zajmować. Zatem będzie się pewnie zajmował nadzorca i potem syndyk masy upadłościowej. A ja jestem ciekawy, kto pomaga wam teraz w uratowaniu zakładu? Czy na przykład rozmawialiście z panią minister Anną Zalewską, posłanką? Chciałem się dostać, nie dostałem się. A z innymi posłami koalicji? No też nie było możliwości. Partii rządzącej? Ktoś do was przyjechał z Prawa i Sprawiedliwości? Nikt. Poseł Dworczyk, poseł Murdzek. To znaczy kontaktował się taki pan, który chciał pośrednictwo pracy założyć tutaj na terenie, tam w jakiś sposób pomagać, ale to wszystko jest takie... Dobrze, posłowie Platformy Obywatelskiej pomagali? Nikt. Nikt. Nikt się losem nikt. Pracowników Wamagu obecnie z posłów nikt. Nie przejął? Nikt. Nikt. A jak wygląda pomoc miasta czy władz powiatu dla Wamagu? No dla samo, pracowników Wamagu? No to samo, no dociera to tak szczątkowo wszystko, że no nie ma konkretów. No nie ma, ja potrzebuję konkrety, że jeśli ktoś tam rozmawiamy o pewnych jakichś tych, no to wyciągnięcie z tego wniosków, żeby to służyło pracownikom, prawda? A rozmawianie, a na drugi dzień... nic z tego, nie ma żadnego efektu, no to no nie. Łudzi się pan jeszcze? No łudzę się. I to właśnie w uratowanie Wamagu? Powiem tak, że jest ileś tam pracowników, bo już część tak, no musi szukać gdzieś pracy, szukają pracy dlatego, że mają rodziny i muszą oni zarabiać, prawda? No nie mogą pozostawiać sobie młodzi, no ci starsi trochę czekają to na jakieś zasiłki czy nie zasiłki. Jeszcze raz mówię, 2 grudnia dostaniemy wszyscy świadectwa pracy i w ten czas wszędzie można będzie się zatrudniać, dlatego że do tej pory mamy, jesteśmy na urlopach i mamy, ci co już kończą urlopy, to mają ten okres właśnie skróconego wypowiedzenia. Tak. No liczę na to właśnie i bardzo liczę na to, że no coś się stanie i ten Wamag zostanie uratowany. No. A nie sądzisz, że już pracownicy chyba się już pogodzili z tym, że to już tak, jest koniec? No widzę. Bo te emocje opadły, tak, manifestacje widzę. Już też właściwie tak wygasają. Tak, no wygasają. No nie wiem, czy jeszcze zobaczymy, bo dlatego, że grupa taka jeszcze jest pracowników, która... No, która się nie poddała, chce walczyć, prawda, o ten zakład. No, ja teraz uważam, że najważniejsza sprawa to jest tak, wypłacenie tego skróconego okresu wypowiedzenia. No wypłacenie świadczeń. I później świadczenia te gwarantowane. I tutaj byłam, zwracam się do wszystkich, jeśli to jest możliwe, to żeby na dziś to naprawdę to by nas na jakiś czas uspokoiło, dałoby nam oddech. A myślę, że każdy z pracowników Wamagu znajdzie tą pracę gdzieś. Czy w Wałbrzychu, czy poza Wałbrzychem.
Chcę jeszcze raz powtórzyć taką rzecz, że naprzód WAMAK był w likwidacji, bo czasami pracownicy mylą to. Był w likwidacji złożony. Teraz jest w upadłości. Tak, a teraz został wniosek złożony, który jest w upadłości, gdzie jest już wyznaczony jakby komisarz, jakby nadzorca sądowy, coś takiego. I ten nadzorca sądowy spowodował to, że my możemy dostać właśnie wszystkie świadczenia, tak, i wypłaty. Tak, tak. I właśnie tu nadzieję mamy. Dlatego zwracam się za pośrednictwem tutaj, jak nazywa panie Tomaszu, do wszystkich pracowników WAMAG-u, że w poniedziałek, to będzie 21, o godzinie 13, będzie spotkanie właśnie z komornikami, z tymi likwidatorami i tak jest. I to będzie... To spotkanie będzie w zakładzie. Pracownicy dowiedzą się wszystko o tym. No jest, panie Tomaszu, bardzo duże zainteresowanie, tak jak mówiłem, różnych osób. Oni chcą w jakiś sposób to pomóc, ale dzisiaj pomóc to trzeba rozmawiać no, z właścicielami, prawda, o WAMAG-u. Dziękuję bardzo. Remigiusz Zgarda, ja przewodniczący dziękuję. Solidarności w Wałbrzyskim WAMAG-u, był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Powodzenia życzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.